Chwała niech będzie wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracia i siostry. Ten krzyż, śpiewana pieśń. Łatwo postawić wiele krzyży na rozstaju dróg. Łatwo postawić wielki krzyż na budynku kościelnym. Łatwo powiesić złoty albo srebrny krzyż na swojej szyi. Ale jak trudno iść drogą krzyża, o której mówi Pan Jezus. Mówi, jeżeli nie, mówi w to, no może przeczytam to słowo. Ewangelia Łukasza weźmiemy i 9 rozdział, może 23 wersetu. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Żeby życie chrześcijanina zatrzymało się tylko było na tym, że kiedy było wezwanie, podniósł swoją rękę, pomodlili się i koniec. Ale życie, ono się rozwija. Nie stoi w miejscu. Ktoś czyta książki, się rozwija. Ktoś przez codzienne sytuacje spotyka w swoim życiu i przychodzi rozwój. I każdy dzień przynosi nam wybór. Czy iść za Jezusem, czy nie? Napisano, kto bowiem wstydzi się, ten 26 werset, kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale swojej Ojca i aniołów świętych. Droga krzyża. Czasem chciałbym się tylko zatrzymać na to, żeby znać werset Słowa Bożego i wyrecytować je na pamięć. Dobrze znać to słowo. Oj, dałby Pan Bóg, żeby całą Biblię można było znać na pamięć. Ale żeby ono stąd pomaleńku przekopywało dotąd, do serca. Można komuś zarecytować werset Bożego Słowa, ale ważniejsze żyć, postępować. Możesz komuś powiedzieć, nie kradnij, a sam kradniesz. Jakie zrobi wrażenie? Co uczyni to słowo? No, może tego drugiego człowieka rozstroić, ale do pokuty jego nie doprowadzi, bo on widzi twoje życie. Nie zawsze wystarczy, nie tylko trzeba wyrecytować słowo, ale żyć tym słowem, wypełniać je. No, ono, droga, idąc za Jezusem, wybierać to, o czym mówi Jezus, co uczy w Ewangeliach, może zanim zacznę usługiwać, jeszcze taką jedną myśl przekażę. W Starym Testamencie, gdy Bóg przemawiał do Izraela, to tak mówił tak uroczyście. Słuchaj Izraelu, prawda? To jest takie uroczyste skierowanie, takie wyraźne skierowanie. Słuchaj Izraelu. I tam na górze przemienienia usłyszany był głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Słuchając Pana Jezusa, no, każdy by chciał słyszeć, żeby Pan przemawiał do Niego każdy dzień wyraźnie w serce. To jest cudowne. Ale ta cała Ewangelia, spisane słowa Pana Jezusa. Słuchasz Jezusa. Gdy czytasz Ewangelię, czytasz naukę i ją przyjmujesz do swojego życia, słuchasz Jezusa. A jeżeli czytasz, a inne znaczenie do tego dodajesz, albo coś zmieniasz, albo mówisz, XXI wiek, to jest nieaktualne. No, zmieniło się, to było tyle lat wcześniej. Słowa Pana Jezusa, one są niezmienne i aktualne. A jeżeli je zmieniasz, one są nieaktualne, to nie słuchasz Jezusa. Słuchaj Jezusa, słuchaj Jego słowa, to co jest zapisane. Chciałbym dzisiaj mówić, poruszyć taki temat. Pokuta.
Co to jest pokuta? Co to znaczy pokutować? Na czym polega pokuta? Spojrzałem, no wpierw z pamięci, ze słownika, co mówią wyrazy, wyraz pokuta w hebrajskim, a co też i w greckim. W hebrajskim są dwa wyrazy, nie będę ich mówił, jak one brzmią, bo po prostu nie do końca pamiętam, a nie chcę przekręcać obcych wyrazów. Ale znaczą w pierwszy, jeden z nich znaczy żal za popełniony grzech, a drugi ten wyraz znaczy, użyty jako wyraz pokuta w hebrajskim, znaczy odwrócić się, zwrócić na inną drogę. A w greckim ten wyraz znaczy zmienić swoje myślenie, całkowicie przemienić swój umysł. Zacznę o pokucie, żeby coś spojrzeć, zobaczyć więcej. Chciałbym na dwóch przykładach. Na Saulu i na Dawidzie. Zaczniemy pierwszą księgę Samuela. I będę czytał 15 rozdział. Dobrze znacie tą sytuację, kiedy Pan Bóg mówi dla Saula, daje słowo, aby wymazał imię Amalekitów pod niebem, żeby wszystkich zgładził, wszystkich wymordował, Amalekitów, zwierzęta, całych dobytek, wszystko, żeby zniszczyli Izraelici. No, wiemy, Saul oszczędził Agaga, tego króla Amalekitów, i tylko te taki lichy, kulawy, ten taki nic niewarty dobytek wybił, a tych tłuste, takie najlepsze te sztuki zostawił. No, przychodzi do niego Samuel, prawda, i mówi mu po prostu, dlaczego to uczynił, co to zrobił. Może to wezmę, przeczytam parę wersetów z 15 rozdział, może od 18 wersetu. Może od 17. Więc Samuel powiedział: czy nie jest tak, że chociaż w własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie słuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupów, owcach i w bydle najprzedniejsze z oburzonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twemu, w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on wzgardził tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela: zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel rzekł Saulowi: nie zawrócę z Tobą, gdyż zgardziłeś rozkazem Pana i Pan zgardził Tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał Ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje innemu lepszemu od Ciebie, a doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. On odrzekł: zgrzeszyłem, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem, zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twojemu. Zdaje się, pokutował, ale to nie była prawdziwa pokuta. Zgrzeszyłem. Pierwszy usprawiedliwiał, że zachował, że to dla Pana na tym, a potem zgrzeszyłem i nic więcej. Czasami w życiu chrześcijanina jest tak: zgrzeszyłem. I wszystko. I nic.
gdy naprawdę pokutował, ja myślę, w tym czasie, w czasach Starego Testamentu, on by może nałożył łasienicę na siebie, wyszedł przed lud i pokutowałby. I powiedział, że zło uczynił, że nie posłuchał Pana. A on mówi, zgrzeszyłem, potem mówi, ale teraz chwycił kraj szaty, urwała się, rozarła się szata Samuela, mówi, chodź ze mną i uczcij mnie według tego ludu. Tylko pokuta, tylko zgrzeszyłem, a potem uczcij mnie przed ludem. Wywyż mnie, mi to jest potrzebne, a cóż mi więcej? Czy coś z Hebrajczyków jeszcze przeczytam i co chciałbym powiedzieć, kiedy przejdę do następnego przykładu. List do Hebrajczyków. Dwunasty rozdział i wersety mówiące o karności, coś powiem. Szósty, siódmy, ósmy werset. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Dalej Pan Bóg już z Saulem nie rozmawiał. Kiedy przyszedł znowu Filistyni, rozłożyli się obozem, będziemy dalej czytali, ja tylko tak powiem, rozłożyli się obozem, przeciw Izrael się obozem swoim i Saul zaczął wołać do Pana i Pan ani przez sen, ani przez proroctwo, ani przez widzenie nie dał żadnej odpowiedzi dla Saula. Stał się synem nieprawym. Pan Bóg przestał z nim rozmawiać. Skończyło się, że poszedł do wróżki. Pan przestał z nim rozmawiać. On nie pokutował. On nie zmienił swojego życia. On myślał, że tak dalej będzie. Chociaż był moment w jego życiu, kiedy Bóg przemienił jego serce. Mówi, stanie się nowym. Duch Święty stąpił. Zmienił jego życie. A później w tej sytuacji nie było pokuty. On nie żałował tak naprawdę za swój czyn. On nie myślał o zmiany swojej drogi. Tylko jedno. Wywyż mnie przed tym ludem. Żebym dalej był. I Pan Bóg takiego człowieka zostawia. On robi swoje, on gonił Dawida. Co on tam nie wypełniał, nie czynił? On widział, że Pan Bóg odszedł od niego, ale robił wszystko po swojemu. Pan Bóg swoje dzieci, które mu służą, przyjdziemy do Dawida i zobaczymy, którego miłują, go kochają. On karze i chłoszcze jak syna, którego przyjmuje. Jeżeli przychodzi w twoim życiu i chłosta, i kara od Pana, to jesteś synem Jego. A jeżeli odstąpiłeś od Pana i Pan już nie przychodzi, nie dotyka się twojego życia, nic się nie zmienia, pomyśl, czy czasem nie coś, jak nie wiesz swoim życiem tak jak Saulem. Kiedy przeczytamy o Dawidzie parę wersetów Bożego Słowa z drugiej księgi Samuelowej, kiedy 11 rozdział, to przyznacie, to kiedy Dawid wystawia Uriasza, żeby po prostu na pierwszy linii frontu, daje list do Joaba i tak dalej, on ginie tam, dlatego że Betrzeba mu się spodobała, nie on zobaczył. No i spał z nią od razu, jak ją zobaczył, wziął do siebie. No, taka jest prawda, zgrzeszył. Zdaje się, po ludzku patrząc, po ludzku, no nie wiem jak Pan Bóg, no Bóg jest Bogiem, jak On osądza grzechy, On jest Bogiem Wszechmogącym, ale po ludzku patrząc, tak po swojemu, no zdaje się, Dawida grzech większy był. No człowiek ginie, dopełnia się cudzołóstwa, No tam tylko oszczędził, oszczędził Agaga, trochę tych zwierząt. Zdaje się większy, no tak po ludzku patrząc. Ale kiedy przychodzi do niego Natan, kiedy mówi do niego tutaj, może
od 7 wersetu. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem. Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, bym dał ci jeszcze na to. Dlaczego więc zgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną zgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu, przeciwko tobie na twoich oczach, zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty prawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezczyściłeś Pana, przez to syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Później, patrząc, jak Dawid żałował tego czynu, jest 51 psalm. Prawda? Ale tutaj, wracając się do tego, to wszystko Pan Bóg miłuje. On naprawdę pokutował przed obliczem Bożym. Się spełniło. Mówi, że miecz nie odtędzie od twojego domu. I tak było. Mówi, zło w twoim domu, także twoje żony dam innemu i będzie z nim obcował w blasku tego słońca. I wiemy, że potem Absalom wchodzi do nałożnic na oczach całego Izraela. Idzie obcować z nałożnicami Dawida. Wszystko się wypełniło. Mówi, no cios, jaki dostał Dawid, prawda? Kiedy pisze ten piękny psalm, myślę, dobrze na niego sobie jego przypomnieć, kiedy widać, że żałował, że widział swój stan, widział swoje położenie. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Prawdziwa pokuta to zdaje sobie sprawę z grzechu, jaki popełniłeś. Żałujesz, to widzisz to całe zło, które uczyniłeś przed Panem. Ja zgrzeszyłeś i idziesz do swojej komory. A może trzeba przed bratem wyznajesz grzech, aby się razem modlić. No, nie jest tak istotna, myślę, może w tym momencie, gdy patrząc, w jaki sposób i jaka forma. Ważne jest, że przychodzisz przed oblicze Boże z całym sercem, płaczesz przed Panem. Panie, zgrzeszyłem. Panie, dopuściłem się takiego grzechu w swoim życiu. Panie, przebacz mi. Panie, ja nie chcę tak. Ja wiem, że to, co uczyniłem, to, co zrobiłem, to jest złe. Prawdziwa pokuta, gdy przychodzi. On żałuje za ten grzech. On kruszy swoje serce, skrusza swoją duszę przed obliczem Bożym. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto rodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, będę oczyszczony. Oby ja ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć.
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszony, zgnębiony nie zgardzisz, Boże. Ty przychodzisz w takim stanie przed oblicze Boże, kiedy zgrzeszysz. Pan Bóg na ciebie patrzy łaskawie. On odpuszcza ci grzech. Nie tylko, kiedy tak opowiedział i poszedł i myślał, że odpuszczony, gdy nie ma prawdziwej pokuty i nie ma obmycia, nie ma przebaczenia, nie ma oczyszczenia. Krew Chrystusa Pana nie obmywa grzechu, który nie jest szczerze wyznany. Tylko tak o sobie powiedział. Zgrzeszyłem i dalej sobie robię, co robiłem. O tak. Co innego, inna rzecz, kiedy przychodzi w pokucie, zgrzeszyłem. A ze słabości swoich dalej gdzieś wpadniesz, ale szczerze przyjdzie oblicze Boże. A co innego, jak tylko tak o myślisz, coś automatycznie się dzieje. Nie dzieje się automatycznie. Nie jest tak. Dawid poniósł. On żałował i on zmienił swoje drogi. I później Bóg mówi o nim, to jest mąż według mojego serca. Przecież jeszcze raz Pan Bóg jakby no zdaje się, kiedy w tej samej księdze Samuelowej, kiedy znowu Dawid grzeszył przeciwko Bogu. I to wyszło od Pana, kiedy ten 24 rozdział czytamy, 2 Samuelowej. Potem ponownie zgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc nurze, polć Izraela i Judę. Aby go ostrzegał, mówi, żeby widział to, mówi, żeby w dwójnasób, żeby powiększyła się Izrael. No, Izrael grzeszył. Pan Bóg pobudza Dawida. No czemu tak? No on tak nie tego, żeby policzył lud izraelski. I on to zrobił. A mówi, że do króla, oby Pan, Twój Bóg pomnożył lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. I aby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. A dlaczego mój Pan Król chce tego? Słowo króla przeważyło jednak wobec Joaba, wobec dowódców wojsk. Wyruszył więc Joab i dowódcy wojsk od króla, aby przeprowadzić spis ludności w Izraelu. I potem w 10 wersecie, przepraszam, jest powiedziane tak. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności, rzekł więc Dawid do Pana. Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem, lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. Pan Bóg odpuścił, a karę poniósł. Poniósł Izrael, jak czytamy. Mówi, wybierz, czy kary Pan Bóg daje. Przychodzi do niego prorok Gad i mówi tak. Idź, a gdy Dawid wstał rano, takie słowo pańskie doszło proroka Gada, jasnowidza Dawidowego. Idź i przemów do Dawida. Tak mówi Pan. Daję Ci do wyboru trzy rzeczy, wybierz sobie jedno z nich, a ja Ci ją spełnię. Poszedł więc Gad do Dawida i doniósł mu o tym w tych słowach. Czy ma nastać u Ciebie 7 lat głodu w Twojej ziemi? Czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki przed Twoimi wrogami, którzy Cię będą ścigać, czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w Twojej ziemi? Na myśl, bardzo mam odpowiedzieć temu, który mnie posyła. Dawid powiedział Gadowi, jestem wielki, rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w ręce Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Spuścił tedy Pan zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż do po Berszebę 70 000 mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracił lud, dosyć. Teraz powstrzymaj swoją rękę. Anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arwany i Ubuzejczyka. Gdy wtedy Dawid ujrzał anioła, który wytracił lud, rzekł do Pana, oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem, co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca. Prawdziwa pokuta. Poniesienie konsekwencji. 70 000 ludzi ginie w Izraelu. To nie jest bardzo dużo. Za co się zdaje? Za to, że policzył lud? Mnie lepiej Pan stokrotnie pomnoży swój lud. Ale widzi to. Mówi, lęce paść Boga, wie, że jest Bóg miłosierny i to ginie i on pokutuje, Panie. Mówi, to ja zawiniłem, to ja zgrzeszyłem, nie lepiej ja ucierpić do mojego ojca. Ale mówi, te owce, co one winne? No co ten lud winny, że król zgrzeszył,
że Dawid zgrzeszył, ale on prawdziwie pokutował. Bracie, siostry, gdy myśląc o pokucie, jedna rzecz, kiedy zgrzeszysz, skłamiesz, okradniesz, oszukasz, no nie wiem co, jakikolwiek grzech, przychodzisz, wyznajesz szczerze, pokutujesz, Pan Bóg przebaczy, obmywa swą drogocenną krwią. Ale chciałbym zwrócić na coś głębszego uwagę. Kiedy wnikasz z samego siebie, kiedy Duch Boży prześwietla twoje życie i widzisz swoją starą, grzeszną naturę, nawróciłeś się, oddaj życie Jezusowi, a widzisz niezmienioną, starą, grzeszną naturę. I ty przychodzisz w pokucie przed Panem i wyznajesz Panu: Panie, ja żałuję, ja widzę swoje postępowanie. Może nie, no, nie chodzi o grzech od razu, ale swoje postępowanie, że jest niewłaściwe, że ta stara natura tyle ma do powiedzenia. Panie, zmień moje życie. Brat Stasiu mówi: zmień, Panie, moje życie. Im bardziej poznajesz siebie, widzisz siebie, Duch Boży pokazuje ci, jaki jesteś, poznajesz, jak stoisz przed Panem, ile tam jest tej starej, grzesznej natury, tyle gdy pokutujesz, przychodzi przemiany. Tak głęboka jest pokuta w twoim życiu. Nie zdajesz sobie sprawy, o tak postępujesz, tak żyjesz, tak zachowujesz się, takie mówisz słowa i wszystko zdaje się normalnie. Ale gdy spojrzysz w siebie, gdy zobaczysz swoją starą naturę i wtedy zaczniesz pokutować, płakać przed Panem, że jeszcze tyle widzisz niedostatku, niedociągnięć w swoim życiu, widzisz tyle rzeczy z tego starego człowieka ma do powiedzenia, zachowania, postępowania, myślenia, robienia według tego starego człowieka. Ten stary człowiek jeszcze tyle ma i widzisz to i prosisz Pana w swojej komorze i leją się łzy z twoich oczu. Nikt tego nie widzi, ale Pan widzi i ty wiesz, jaki masz problem ze swoim starym człowiekiem. Powinna być radykalna zmiana myślenia, całkiem inne, całkiem zmieniony umysł. A nie jest tak do końca. I Pan daje łaskę i zmienia. I po prostu ta stara natura, jak było wspominane, zostaje ukrzyżowana. Zostaje tam. I nowe życie coraz więcej zaczyna kwitnąć i rosnąć w tobie. Spojrzeć na tę głębszą pokutę. Na głębiej spojrzeć swoje życie, aby przychodziła przemiana, aby więcej było Chrystusa i tego nowego życia w nas, niż tego starego Adama, który jeszcze tyle ma do powiedzenia. Ale jest błogosławieństwo, kiedy jesteś dzieckiem Bożym, kiedy Pan do ciebie się przyznaje, ponosisz konsekwencje. I nieraz bardzo bolesne konsekwencje. Ale to dlatego, że Pan ciebie przyjął za swojego syna i za swoją córkę. Gdy Pan zostawi człowieka, tak zostawił Saula. Już do niego nie przemawia. Rób, co chcesz. Jemu się wydaje, że on dobrze robi. A już Pan z nim nie ma nic do czynienia. To jest straszne położenie człowieka. A jeżeli Pan do ciebie jeszcze mówi, jeżeli Pan dotyka się twojego życia, może jak brat Stasiu powiedział, mówisz, czemu to czy tamto się dzieje w twoim życiu? Jeszcze dużo ten stary człowiek ma do powiedzenia. I tobie się wydaje, że wszystko jest w porządku. Spójrz w siebie, zgłąb siebie więcej, przyjdź przed oblicze Boże szczerze, a Pan Bóg będzie zmieniał twoje życie. Życie przychodzi przemianie, kiedy człowiek głęboko pokutuje, robi skruchę przed obliczem Bożym, zostawia swoje samo usprawiedliwienie i zostawia swój egoizm i przychodzi przed oblicze Boże
i Pan Bóg przemienia życie człowieka. W księdze proroka jest, zaraz powiem tak wzrokowo, Micheasza, właśnie tak chciałem tu przeczytać parę wersetów. 6 rozdział od 6 wersetu, przeczytam parę wersetów. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od Ciebie, abyś wypełniał prawo, żył w Bożej sprawiedliwości, Boże przykazanie wypełniał w swoim życiu, przygnęło serce do Niego, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią, abyś miał miłość do braci, do sióstr w Chrystusie, abyś ją okazywał, abyś miał otwarte serce dla brata i dla siostry i dla ich często też i potrzeb. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Dużo trzeba, kiedy przychodzi prawdziwa pokuta i przychodzi zmiana w życiu człowieka, wypełniasz prawo. Masz miłość bratnią, a przed Bogiem przychodzisz w uniżoności, w pokorze. Tak z Nim obcujesz. To czyni, gdy jest prawdziwa pokuta w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina. Gdy jej nie ma, człowiek się oddala, ale Pan Bóg zmienia nasze życie, błogosławia. On często w bardzo, nieraz nawet zdaje się dla nas drastyczny sposób, kruszy nasze stare ja, uniża nas. Przedwczoraj, pracując, idzie człowiek, taki znany, młody, okuli, rozwiązane buty, gdzieś tam schowałeś sznurówki, gdzieś się wybrać, nie da rady zawiązać. O taką mówi, zawiąż mi buty. Ludzie, tam ktoś z poczty idzie, bo to na osiedlu. Klękłem, zawiążałem mu sznurówki. Mówię, dziękuję Ci, Panie, że niszczysz tego starego Adama, że dajesz łaskę się uniżać. Droga trudna czasami, ale niesie błogosławieństwo, jeżeli nie nauczy się. I tak dzisiaj siedziałem, tak sobie rozmyślałem o tym. Kiedy, Panie Jezu, Ty wziąłeś miskę, myłeś nogi, tam ile musiało być pokory, uniżoności. Ty naprawdę to uczyniłeś. Dałeś ten przykład uniżoności. Łatwo coś zrobić mechanicznie, rytualnie, ale zrobić tak, aby nieść błogosławieństwo. I to, co uczyniłem z Nim w pokoju, w radości swojego serca, nie z jakiegoś tam przymusu, biczem nad sobą. I Pan Jezus tak zrobił z miłości dla tych apostołów. Pokazał im drogę służby, jak mamy sobie służyć. Bracie, siostry, bierzmy zawsze przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa. I niech ma miejsce w naszym życiu prawdziwa pokuta. Nie taka jak Saul, ale taka, jaka była u Dawida. A Pan da swoje błogosławieństwo. Poniesiesz może konsekwencje swoich czynów, swojego postępowania. Ale no cóż, samo ważne, że Pan się przyzna, Pan pobłogosławi, Pan znowu przemówi do Ciebie. To jest istotne. To jest ważne, aby tam być z Panem. A tutaj trzeba nieść często konsekwencje, ale tam być z Panem. Jakby nie było, niech ona będzie zawsze szczera. Żal za popełniony grzech, odwrócenie się z krucha, zwrócenie się na ścieżki Boże, przemiana swojego myślenia, przemiana całkowita, radykalna przemiana swojego umysłu, a Pan wleje swoje błogosławieństwo. Amen.